mapy z CS2, ale w odbiciu lustrzanym. No i widzowie, zaczynamy oczywiście od najbardziej polskiej mapy, czyli oczywiście od Miraża. I tak jak widzicie, tam mamy A, a w tą stronę mamy B, także to jest pierwsza różnica, którą oczywiście można zauważyć. Przejdziemy się oczywiście tutaj pałacami na A, także zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Idziemy sobie w prawo, tutaj na razie tak odruchowo, na razie tutaj odruchowo tak można trafić. Idziemy sobie tutaj na side'a i widzowie, side wygląda w ten sposób. Ej, ale ogólnie konektor, patrzcie, wydaje mi się, że ten konektor nawet fajniej tutaj wygląda. Jeżeli miałbym awupkę, to wolałbym tak pikować jakby od prawej, nie? I tutaj powiedzmy strzelać, nie? Fajniej powiedzmy można byłoby się wcelować. Według mnie tutaj na plus. No i tak oczywiście wygląda side. Naprawdę fajnie to wygląda. Naprawdę jest ok. Tutaj mamy budkę z biletami. Zobaczmy, jak stąd by się tutaj pikowało na A. I na rampę tutaj na przykład, nie? Tu jest na rampę naprawdę fajny widok. Konektor, nie wiem gdzie jest konektor. Konektora nie widać, konektor jest jakby... Aha, konektor jest tutaj, tu, o, tu jest konektor. No dobra, ciekawie. Weźmy się tutaj po CT przejdźmy. No CT oczywiście tutaj tak w miarę niezmienione, tylko że oczywiście idziemy tutaj sobie na B. Zobaczmy mida, mid oczywiście to jest taka pewnie najciekawsza opcja. I skręcamy tutaj, nie w tamtą stronę. Ej, ale tak w miarę... W miarę się widzowie odnajduje, muszę stwierdzić, jest naprawdę w porządku. Tutaj byśmy mieli, ej, tego konekta wyjście też by się fajnie patrzyło, nie? Według mnie fajnie się tutaj by patrzyło tego konekta, też od tej strony. Jakoś tak mam wrażenie, że od tej prawej tutaj fajnie by się pikowało, no... Tutaj powiem wam, ej, naprawdę, jakoś tak mam wrażenie, że dużo rzeczy tutaj jakoś tak fajnie jest do spikowania. Nie wiem, mam takie wrażenie, jakoś tak mi fajnie ta strona tutaj się podoba. Okej, okay, tutaj mam, no tu już tak dziwnie jest, tutaj już troszeczkę dziwnie. Ale powiem wam, że ogólnie naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I idziemy teraz sobie tutaj na B, także B wyglądałoby w ten sposób. Tutaj macie oczywiście widok na shorta, no i tutaj oczywiście macie vana, tutaj możecie sobie cyk, ładnie wskoczyć, no i tutaj mamy oczywiście B, a my idziemy oczywiście na kolejną mapę, bo jeszcze ich kilka do pokazania w dzisiejszym odcineczku mam. No i widzowie, jesteśmy na byłej polskiej mapie, kiedyś to Dust właśnie był taki powiedzmy bardzo mirażowy i co, i przejdziemy się na A, i na A oczywiście musimy iść w tamtą stronę, także zobaczymy, jak tutaj się powiedzmy rushowałoby jakiś side. Ok, no i tam mamy longa, tam byśmy szli sobie na shorta, w ogóle dawno na daście nie byłem tak ogólnie, także tutaj i sobie, a dobra, bo byśmy się, dobra, wychylamy na tą stronę, a nie na tamtą. Okej, okay, no tutaj mamy dołek oczywiście, tutaj byśmy mieli side'a. No i tutaj mamy samochód po tej stronie, ale zobaczcie, jak to w ogóle fajnie jest podwracane, nie? Naprawdę, to jest naprawdę fajnie odwrócone. I tutaj sobie byśmy wchodzili na side'a, tam mamy oczywiście shorta, przejdźmy się powiedzmy po tym shorcie, jak to tam by wyglądało. I pobiegniemy sobie na B, zobaczymy, nie? Albo trupem, albo tutaj... Aha, no bo tutaj w tą stronę będziemy mieli powiedzmy CT. Zobaczmy sobie jeszcze CT tak na szybko, jak tutaj wygląda. Okej, okay, no wygląda tak w miarę normalnie. Tak, tu w ogóle prawie 1:1 wygląda. No i to już tutaj wejście na B, tak jest troszeczkę inaczej to tutaj wygląda, także wejdźmy sobie, no i oczywiście strzelamy w tą stronę, czyli tutaj wpikujemy i cyk na tą, a nie powiedzmy wychylamy na tą, także mi się w ogóle widzowie wychylanie, gdzie mamy broń tutaj i tu mamy ściankę, czyli wychylanie na tą stronę, to ja uważam, że jest naprawdę bardzo fajne, nie? Ja zdecydowanie tak wolałem wychylać i dlatego ogólnie, no, zobaczcie chociażby tutaj, jak wychylałem kiedyś, to wolałem mieć jakby pistola po tej stronie, nie? Tam gdzie ścianka. I mnie na przykład to strasznie denerwuje, bo w CS GO jakby sobie to zmieniałem i na przykład miałem właśnie broń w innej ręce, a jeżeli chodzi o CS-a dwójkę, no to niestety zmiana broni jest na razie niemożliwa, chyba nie będzie możliwa, no i powiem wam szczerze, no mi się akurat ta zmiana bardzo nie podoba, ja lubiłem sobie te ręce zmieniać, wygodnie mi po prostu było, w zależności od jakiej ścianki pikowałem, sobie klikałem, bo na scrollu to miałem, klikałem scrolla, broń mi się zmieniała i naprawdę fajnie z takiej awupki, miałem wrażenie, że siada, także widzowie, tak by wyglądał Dust dwójeczka, idziemy dalej. No i widzowie, witam was właśnie na Inferno, także tym razem Inferno, zobaczymy, jak tutaj to wszystko będzie wyglądało, także lecimy. Ja w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o Inferno, też bardzo dawno nie grałem, także ja już w ogóle nie pamiętam, jak się tutaj chodziło. Okej, także idziemy sobie tutaj na B i teraz na B idziemy tutaj, tak, okej, dobra, tu będziemy po tej skrajnej, a nie, tu mamy longa, okej. Dobra, no tutaj faktycznie już jest tak inaczej, jak dawno ogólnie Inferno nie grałem.
Tutaj mamy oczywiście to zejście, no to to wszystko tutaj jest podobnie. Tutaj mamy longa po tej stronie, no to tutaj long po tej stronie wygląda ciekawie, specyficznie troszeczkę. No i dobra, idziemy sobie na side'a. Tutaj sobie możemy, powiedzmy, się chować tutaj, jakby oni sobie tutaj biegali, cyk, cyk. No i idziemy sobie side'ik. Side'ik oczywiście jest tutaj, tu mamy fontannę, okej, okay, no to jesteśmy na side'zie. I co? I tam byśmy szli gdzie? Tu idziemy na... okej, okay, tu idziemy do kościoła. Czyli tu idziemy przez kościół i tu jesteśmy teraz na respie ceteków. Okej, okay, no czyli tutaj mamy respawn. I teraz w tamtą stronę nie idziemy na B, tylko idziemy na A. Okej, okay, no strasznie, tu jest masakrycznie to podwracane. Kurczę, powiem wam, że tu już bym się pogubił bardzo. No bo Inferno ma trochę tych przejść, nie? Okej, okay, tutaj mamy A. No i powiem wam, że jestem w ogóle w szoku, z której strony ja wyszedłem, nie? Okej, okay, dobra, chciałbym na Mida się dostać. Tutaj, okej, okay, nie, tutaj jest po prostu to miejsce, gdzie można sobie tutaj po prostu... A gdzie tu jest ten wyskok? A, wyskok jest tutaj, dobra. Okej, okay, no czyli tutaj wszystko jest. No tutaj już to ciekawie wygląda. Tu już to ciekawie wygląda, powiem wam. Także lecimy sobie dalej, tym bardziej, że Inferno jest troszeczkę też pozmieniane w CS-ie dwójce. I gdzie jestem w ogóle? Czy jestem na midzie, czy nie jestem na midzie? Nie, nie jestem na midzie. Mida mamy, widzowie... Tu byśmy mieli Mida. Okej, okay, aha, nie, no dobra, to jest mid, tak, to jest mid, dobra, okej, okay, no to powiem wam, widzowie, że na Inferno, no to już zabłądzić można. No i tak, widzowie, by wyglądały te trzy mapki, jeżeli chodzi o odbicie lustrzane, czyli oczywiście na odwrót, widzowie. Także jeżeli chcecie zobaczyć więcej mapek, to oczywiście zostawcie łapki, komentarze i nagram dla was następny odcinek. Do zobaczenia, cześć!